AI Act przyjęty przez Radę Unii Europejskiej. Digital Signage Summit Europe 2024. Finał Ligi Mistrzów bez jakości 4K. Projektory: Christie Khan Virtual Production na Uniwersytecie Wielkiej Brytanii. Zoom Workplace zwiększa bezpieczeństwo. Logitech wprowadza Meetup 2. Red Dot Design dla Logitech. To już 90. wydanie Fawetti News. Zostańcie z nami. Rada Unii Europejskiej, czyli ministrowie rządów wszystkich krajów UE, przyjęli treść AI Act, pierwszej na świecie regulacji sztucznej inteligencji. Materiały wygenerowane przez AI, czyli teksty, zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe, będą musiały być od teraz odpowiednio opisane. Akt ma sprawić, że rozwiązania AI stosowane w Europie będą respektować prawa obywateli, a także AI nie będzie nadużywana np. Na do nadmiernej inwigilacji. Od tych zasad jest jeden wyjątek. Systemy AI będą mogły być stosowane w poważnych sytuacjach zagrożenia jeśli chodzi o rozpoznawanie twarzy w tłumie, w czasie rzeczywistym, lub jeśli chodzi o rozpoznawanie podejrzanych. Oprócz tego, AI Act wprowadza obowiązek zgłaszania poważnych incydentów z udziałem sztucznej inteligencji, a za złamanie tych zasad będzie grozić kara w wysokości od 7,5 miliona euro lub 1,5% globalnego obrotu do 35 milionów euro lub 7% globalnego obrotu. Przy strukturach Unii Europejskiej powstaje biuro AI, aby wspierać przedsiębiorstwa w rozpoczęciu przestrzegania przepisów przed ich wejściem w życie. A AI Act wchodzi w życie 20 dni po publikacji w dzienniku urzędowym. Digital Signage Summit Europe to najważniejsze wydarzenie dla sektorów Digital Signage i duch, czyli Digital Out of Home. Digital Signage Summit Europe odbyło się w Monachium od 22 do 23 maja w hotelu Hilton Munich Airport, a jego współgospodarzami byli Invidis oraz Integrated Systems Events. Oprócz obszernego programu konferencji zaprezentowano obszar wystawienniczy, na którym pojawiły się takie marki jak Ameria, Axiomtech, Concept, Dainscan, Edback, Google, High End. JAMA, NoviSign, Samsung, Sharpnek Signage OS i Vanguard. Florian Rodberg, dyrektor zarządzający Invidis, powiedział: Jako najważniejsza na kontynencie konferencja poświęcona digital signage, przygotowaliśmy zestaw ciężkich przedstawicieli branży i wschodzących gwiazd gotowych do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami od odkrywania przełomowych postępów w oprogramowaniu. Po zagłębianie się w rosnące możliwości w sektorach mediów detalicznych i duch. Nasz program jest pełen dyskusji niezbędnych do utrzymania przewagi w tej dynamicznej branży. Finał Ligi Mistrzów bez jakości 4K UHD w niedzielę 1 czerwca na stadionie Wembley w Londynie. Finał Ligi Mistrzów Borussia Dortmund Real Madrid, który będzie transmitowany. Uwaga w rozdzielczości HD 1080p HDR. A nie 4K UHD. Finał Ligi Mistrzów zostanie obniżony z 4K po raz pierwszy od 9 lat i wpisuje się w nowy trend odejścia od produkcji 4K dla głównych transmisji sportowych w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Według raportu International Broadcasting Convention. IBC. Głównym powodem obniżenia tego standardu jest brak zainteresowania ze strony nadawców i właścicieli praw do poszczególnych rozgrywek. Istnieją również wątpliwości, czy produkcja 4K jest potrzebna, gdyż wielu konsumentów ogląda sport w sieciach społecznościowych, nawet w formacie pionowym na małym smartfonie. Co jeszcze ciekawsze, badania mówią, że jedną z zalet HDHDR jest to, że widzowie wolą mieć ostrzejszy kontrast, który zapewnia, Właśnie ta jakość na smartfonie. 25 maja zakończył się festiwal filmowy w Cannes i był to już 18 rok współpracy firmy Christie z festiwalem filmowym w Cannes jako oficjalnym partnerem w zakresie technologii projekcji, która obejmuje między innymi projektory laserowe RGB oraz nową serię czterech systemów opartych na ksenonie. Projektory laserowe Christie CP4435 RGB zostały zainstalowane w salach Grand Théâtre Lumière i Debussy, a także w La Plage, festiwalowym teatrze na plaży. Według Christie to ich flagowe projektory laserowe RGB z oświetleniem Real Laser zapewniają ponad 95% przestrzeni kolorów REC 2020. Z kolei projektory CP4420XE z oświetleniem ksenonowym wyświetlały projekcje filmowe w salach Bazin, Buñuel i Warda. Nottingham Trent University inwestuje w jeden z najbardziej zaawansowanych systemów virtual production na świecie, aby zaoferować studentom oraz profesjonalnym filmowcom dostęp do jednej z najbardziej zaawansowanych wirtualnych produkcji w Wielkiej Brytanii. Nowy budynek Digital and Design Arts będzie zawierał ogromny ekran LED Absen PR1.9 o wymiarach 9 metrów na 4 metry i rozdzielczości prawie 10 milionów pikseli, który może wirtualnie przenieść twórców do dowolnego miejsca na świecie. Znajdzie się tam także studio green screen wyposażone w najnowocześniejsze systemy oświetleniowe, pozwalające studentom zapoznać się z technologiami wykorzystywanymi przez profesjonalistów, zanim rozpoczną własną karierę. Między innymi będą tam wysokiej jakości systemy kamer ARI Alexa 35 oraz system oświetlenia specjalnie zaprojektowany, aby drobne szczegóły, takie jak odcienie skóry i odwzorowanie kolorów, wyglądały naturalnie w środowisku LED. Znajdzie się tam również dedykowane studio, w którym studenci będą mogli nauczyć się technik oświetlenia, obsługi kamer, przechwytywania ruchu, a także profesjonalne studio nagrań. Dostawcą tych rozwiązań jest Creative Technology oraz ARI Solutions, które będą współpracować z Nottingham Trent University, zapewniając stałe wsparcie, szkolenia oraz pomoc w zakresie technologii, przepływów pracy i najlepszych praktyk wirtualnej produkcji. Firma Zoom zwiększyła bezpieczeństwo dzięki włączaniu szyfrowania post-quantum end-to-end dla Zoom Workplace. Ulepszenie bezpieczeństwa jest dostępne dla Zoom Meetings oraz zostanie wprowadzone dla Zoom Phone oraz Zoom Rooms. i Ma na celu ochronę przed atakami typu Zbierz teraz, odszyfruj później. W których zaszyfrowany ruch sieciowy jest kradziony i przechowywany z zamiarem odszyfrowania go w przyszłości, kiedy komputery kwantowe staną się bardziej zaawansowane. Firma Logitech wprowadza Meetup 2, czyli opartą na sztucznej inteligencji, zaprojektowaną zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, następną generację swojej najlepiej sprzedającej się wideokamery do sal konferencyjnych. Zaprojektowana z myślą o urządzeniach typu Bring Your Own Device i konfiguracjach opartych na komputerach PC w salach konferencyjnych oraz w małych salach konferencyjnych. Ta kamera nowej generacji jest nowoczesną ewolucją kultowej Logitech Meetup najlepiej sprzedającej się kamery konferencyjnej w historii tej firmy. Meetup2 współpracuje z popularnymi platformami wideokonferencyjnymi, z których ludzie korzystają na co dzień, takimi jak Microsoft Teams, Zoom oraz Google Meet. Pozostajmy jeszcze chwilę przy firmie Logitech, ponieważ warto wspomnieć, że Logitech został uhonorowany aż dziesięcioma nagrodami Red Dot za design w 2024 roku. Nagroda Red Dot Award, przyznawana przez Międzynarodowy Zespół Ekspertów, ma na celu wyłonienie produktów, które wyróżniają się wyjątkowym wzornictwem. W tym roku wyróżniono aż 10 produktów Logitech z sektorów B2B, PWSG oraz Education. A w zeszłym roku Logitech został uznany za Red Dot Design Team of the Year, co też jest nie lada osiągnięciem. I to już wszystko w tym wydaniu AVIT News. Pamiętajcie o naszym kanale na YouTube, pamiętajcie o naszych podcastach na platformach podcastowych Google, Apple oraz Spotify i udanego tygodnia. Cześć!